uciekam stąd. Maszynę obalam, wolności szukać daleko stąd. Siema, tu Johnny Rep. Słuchajcie, w jednym z ostatnich krótkich filmików pokazywałem wam, że zanabyłem sobie pas taktyczny wraz z wyposażeniem, z pierwszą linią wyposażenia. No więc skonfigurowałem sobie, słuchajcie, ten pas. To zaraz wam pokażę. Kupiłem sobie rozmiar M i się okazuje, że musiałem go bardzo mocno ścisnąć i dalej nie jest... No jestem na minimalnej granicy, tak? Czyli on jest taki... super ciasny, to się go nie da zrobić niestety, no ale zakładam, że jak on będzie zakładany na jakieś grubsze ciuchy, to będzie akurat. Pokażę wam taki zestaw podstawowy, jeszcze tam, co tam będę do niego później jeszcze pakował, to może w następnych filmach. Pokażę wam po prostu, jak to wygląda w tej chwili. Jakąś tam funkcjonalność sobie przemyślałem i właśnie zaraz wam pokażę. No więc dobrze, tak, to jest pas, w ogóle wszystko chyba jest z Milteku, albo prawie wszystko. Kupiłem to na portalu aukcyjnym takiej firmy, chyba Zielony Sklep czy coś takiego. W sumie zamknąłem się w jakiejś tam ludzkiej kwocie z tym całym wyposażeniem w granicach, moi drodzy, około 300 zł, tak? Te wszystkie saszetki, ładownice i tak dalej są stosunkowo niedrogie. Pas kosztował chyba ze 4 dychy, więc nie jest źle. Jest całkiem w porządku. Okej, no to prezentuję w takim razie, jak sobie ten pas, to wyposażenie na pasie poukładałem. No więc, tu jest pas, na którym wisi kabura, ponieważ mocowanie kabury jest takie, że nie da się tego zamocować na tym pasie mole. Co powoduje, że ten pas górny opiera się na tym pasie głównym i całkiem to nawet, powiem wam szczerze, jest stabilnie usadowione. Więc tak, tu jest jedna saszetka, słuchajcie, w której tutaj w tej małej kieszonce jest sobie, moi drodzy, multitool, tani multitool, o tu wam pokażę, tani multitool. Nie jest to Letterman, szkoda mi 500 na Lettermana, może kiedyś w przyszłości, na razie musi być niskobudżetowo. Także to jest ta kieszonka, ona jest tak zapinana na taki zatrzask. Tak, tu mamy dwie kieszonki i tutaj pod ręką jest kompas z Decathlonu, moi drodzy. Jest tu, generalnie jak sobie zobaczycie, to tu są, taka kieszonka ma jeszcze taką mniejszą podkieszonkę i ta saszetka ma, słuchajcie, dwie duże kieszenie i tutaj w tej kieszeni wsadziłem sobie puszeczkę, czy to będzie puszka survivalowa, czy będzie to puszka na przykład na patrony do rewolweru, to się jeszcze okaże. Na razie badam, ile miejsca po prostu w tym całym szpeju jest. To jest ta saszetka. To jest jakaś taka większa, która ma, moi drodzy, taką dużą, nie wiem czy będzie widać, dużą kieszeń i taką mini kieszonkę w środku, gdzie jest, powiedzmy, źródło ognia. Mam jeszcze tutaj takie coś po lekarstwach, gdzie można mieć, nie wiem, rozpałkę jakąś uzbieraną, drobną, czy proch na przykład strzelniczy, chociaż nie wiem, czy w plastiku to jest dobry pomysł. No generalnie takie rzeczy. No jeszcze taka puszka po czekoladzie z kofeiną, w której też może być jakiś tam sprzęt. Tu jak widzicie są jeszcze na tej większej saszetce są mole mocowania, czyli jeszcze do tego można coś sobie, moi drodzy, przyczepić. I w zasadzie, słuchajcie, jeśli o to chodzi, to jest wszystko. Tu jeszcze jest, w tej mniejszej, jest jeszcze miejsce, gdzie sobie można, słuchajcie, wpakować coś do pisania. Dalej, tu jest ta torba zrzutowa, o której wam mówiłem, w której ja póki co na razie schowałem sobie manierkę, bo jak widzicie, na tą manierkę nie za bardzo już jest miejsce. Tu jest dosyć ciasno, tak? I tu z tyłu
mam taką saszetkę, największą, w której w tej chwili akurat schowałem sobie Arafatkę. Tak są, słuchajcie, nawet umiejscowione te saszetki, że da się operować zarówno tą ręką, jak i tą ręką. Jest dostęp. I w tym miejscu przyczepiłem sobie jeszcze norkę, tak żeby ją mieć pod ręką. No niestety to jest jedyne miejsce, gdzie ją można przyczepić, także ona, ale nawet przy chodzeniu nie będzie specjalnie przeszkadzać. No i oczywiście tutaj na pasie tym podstawowym, głównym, mamy narzędzie do obrony. I jeszcze jedna rzecz, to Wam pokażę w tej większej. No chodzi o to, żeby to było pod ręką. Jest, moi drodzy, w tej mniejszej kieszeni. Tutaj. O. Zaraz, chodź tutaj. Ze względów bezpieczeństwa to, co tutaj mam, jest oczywiście, słuchajcie, w skarpetce. Żeby było miękko. Ponieważ jest to zapasowy bębenek, który już ma założone kapiszony. No i żeby tam nie było jakichś niespodzianek, to jest dla bezpieczeństwa zawinięty w skarpetkę. Jeszcze to jest do przemyślenia, jak wymyślić tą ładownicę, słuchajcie, do tego drugiego zapasowego bębenka. No nie wiem, na razie to jest taki pierwszy pomysł, bo w sumie dostęp tą ręką, można to wymienić, jakaś tam taktyczne doładowanie czy coś w tym stylu. Także, moi drodzy, na razie jeszcze nie miałem czasu, żeby to gdzieś sprawdzić w polu. W najbliższych tygodniach idę w las, trochę ponawigować sobie, połazić i po prostu pouczyć się w praktyce nawigacji w terenie z użyciem mapy. Tutaj tą mapę chyba bym ewentualnie gdzieś przewidywał. No, z mapą i z tym kompasem, tak, który sobie kupiłem. Tym właśnie, o. Kompas jest, słuchajcie, dekatlonowy. Kosztował jakieś 70 chyba złotych, czy coś takiego. Lusterko, celownik. Tani, ale wielu znajomych używa i uważa, że jest w porządku. Także, słuchajcie, jak już to przetestuję w polu gdzieś, w lesie, czy to się sprawdza, czy się nie sprawdza. Na razie wygląda, że jest wygodnie, to Wam dam znać. No, kto lubi słuchać moich vlogów, to byłbym wdzięczny za łapkę w górę. Komentujcie w komentarzach, bo komentarze to jest sól tego kanału oczywiście. I co jeszcze, no, kto nie subskrybuje, a jest zainteresowany tą tematyką, którą poruszam na tym kanale, to szczerze zachęcam do subskrypcji i tym jak najbardziej optymistycznym akcentem. Nara, moi drodzy.